Pierwszą stylizację dla Victorii zbudowałam w oparciu o bardzo piękną, lekko drapowaną, ale opływową blisko ciała sukienkę w kolorze ciemnego fioletu z takimi bardzo też modnymi w tym sezonie bufkami, rękawkami w stylu wiktoriańskim. No pierwsze wrażenie może nie najlepsze, ale zwiewność spoko, ale nie wiem, mam mieszane uczucia. Do pierwszej stylizacji dobrałam klapki z dwoma klamrami nabite złotymi ćwiekami, więc tutaj mamy tak i wygodnie, i elegancko. I myślę, że do fioletu to złoto będzie idealnie pasowało. Do tego wianek ze sztucznych kwiatów, choć jestem orędowniczką tych prawdziwych, to pomyślałam sobie, że taki wianek przyda się na wiele okazji. Nie wiem, czy nie jest troszeczkę za dużo tych kwiatów. Ale już co, ty jesteś wysoka, a wysokie dziewczyny mogą sobie absolutnie pozwolić na większy wianek, bo to ich nie obciąża, jakby nie uziemia. W przypadku pań, które są niziutkie, drobniutkie, to wtedy mniejszy wianek, bo to trochę lepiej. A ty możesz po prostu szaleć, dziewczyno, wiesz, nawet on by mógł być spokojnie jeszcze większy. Okej. No myślę, że chciałabym zobaczyć jeszcze stylizacji i coś wybierzemy. Sukienka numer 2 to sukienka w kolorze pudrowego różu, czyli prawdopodobnie jest to ulubiony kolor Victorii. I do tego wianek z żywych kwiatów. Są tam eustoma, gipsówka oraz liście ruskusa. Ja się uczę od najlepszych. I do tego kaloszki w stylu kozaków, które myślę, że będą fajną alternatywą, że jak zacznie padać, to Victoria będzie mogła sobie inne buty właśnie zmienić na takie. No kalosze, ale takie... dość masywne. W formie botka. Tak, nie, ja tak nie kombinuję. I jestem trochę zaskoczona, że Magda łączy tak eleganckie kiecki z kaloszami. Raczej to nie brałam nigdy takiej stylizacji pod uwagę, ale jestem otwarta na propozycję. A jak się teraz w tej sukience czujesz? Źle. czuję się w niej źle. A jeśli chodzi o materiał, o kolor? Nie, tak nie bardzo. Nie w moim guście. Brzydkie. Ta sukienka się w ogóle nie nadaje.